Cześć, jestem Kład, witam was w kolejnym odcinku Let's Play Wizard 101. Tak, powracamy po tej dłuższej przerwie. Jeśli chcecie więcej wyjaśnić, czemu mnie nie było, to zapraszam do odcinka z Gothica, tego poprzedniego, najnowszego, który wyszedł wczoraj. Ja, no, może tam powiedzieć, że wyszedł. No, który się został opublikowany wczoraj. Tam wszystko wyjaśniłem. Pierwsze dwie minuty możecie sobie obejrzeć dla samych wyjaśnień. Ale w każdym razie, już pamiętam, teraz to już jest 41 odcinek. W ostatnim odcinku było dosyć specjalnie. Komuś się podobało, temu się podobało. Nagrałem coś z widzem i to jak najbardziej może też się czasami powtarzać. Tylko żeby jeśli chcecie coś ze mną nagrać, naprawdę musicie się podzielić na moim kanale. Muszę zobaczyć, że naprawdę komentujecie wasze. Komentujecie nasze film. Nasze. Komentujecie nasze, świetnie. Komentujecie moje filmy i tak dalej. Muszę zobaczyć, muszę widzieć, że jesteście naprawdę stałymi widzami. Tak samo jak kilka takich, no powiedzmy, ludzi. Jeśli będziecie dość stali, to możecie dostać nawet mojego Skype'a, tak jak już podałem kilku, powiedzmy, od dzisiaj znajomych. No więc no. Przypomniała mi się ta cała ta sytuacja i nadal nie umeblowałem w domku, więc tak sobie myślę. Kurde, nie chciałem się teraz przenosić do tego domku. Tak sobie myślę, że możemy sobie go zresztą pomeblować razem, bo czemuż by nie? Czemu by nie? Jeszcze przy okazji, pod tym odcinkiem, o ile nie zapomnę, jak coś się mi przypomnijcie w komentarzach, zrobię ankietę, co ma być w przyszłym odcinku, bo kilka razy już mnie proszono, bym po raz kolejny pokazał Saurona, bo go dawno nie było. Zmieniło się tam naprawdę dosyć sporo. A dla mnie to żaden problem. Kolejną opcją do wyboru będzie, żeby w następnym odcinku jako Geralt odwiedzić. Kurde, gdzie ja polazłem? Żeby w następnym odcinku jako Geralt odwiedzić Gryzlandię ponownie, bo dawno tam nie byliśmy. I następna i już ostatnia opcja, czyli kontynuujemy fabułę główną w Krokotopii jako, no, może jasna Geralt, chyba nie Sauron, nie? Tak więc możecie sobie zagłosować i zobaczymy. Założę się, że będą jeden albo dwa głosy, no cóż. Samemu nie będę się wypowiadać, bo to będzie tak trochę nie fair. Chociaż, wiecie, albo nie. Nie będę się wypowiadać. To wszystko zależy od was. Ale w tym razie. No i znowu poszło mnie tutaj, gdzie trzeba. Ja pitole. Lol. Jak się zgadzam, to po prostu idę prosto tak na umysł. Muszę zdać się samemu na mózg. Coś chyba poplątałem. W każdym razie muszę dać mózgowi myśleć samego mu bez mnie. Nie zawsze mu to wychodzi. Nie zawsze jest taki. Przynieść wszystkie do poddasza. Tak. I proszę bardzo. Ta-dam! Wszystko znikło. Mam coś takiego ciekawego w banku? Wspólny bank, plecak. A, mam w wspólnym banku itemki niepotrzebne Sauronowi. Co prawda mógłbym je sobie wziąć na to konto, a później posprzedawać na bazarze, tak jak to robiłem na kilku innych kontach, ale nie na tym. To jest moje główne konto, tej tak jakby cheatować nie chcę. I po prostu nie. Kropka. Ponieważ Nie będę się czuł zbytnio doskonale, jeśli kupię sobie super epickie za pieniądze Saurona. Nie tutaj, chciałem kliknąć to. Znowu zdałem się na mózg i nie za dobrze, stary, musisz się nauczyć radzić. W każdym razie zobaczmy, co tutaj mamy. Tutaj mamy jakieś drzewko, to mam pomysł, jak to posadzimy. Zrobimy tutaj taki jakby ogród czterech drzew. W dzisiejszym odcinku oczywiście zajmiemy się meblowaniem. Czterech jakby żywiołów drzew. Proszę bardzo. Jeśli jeszcze później będzie, nie wiem czy już mamy, ale w przyszłości będzie jeszcze później palma. To będzie jakby pseudo lato. I coś jeszcze. Chyba takie wiosenne drzewo, takie wiecie, liściaste. Tak więc będziemy mieli jakby, chociaż śmierć nic nie przedstawia. Powinniśmy dostać jakieś takie złote drzewa. To powiedzmy, że zastępuje jesień, ponieważ nie spotkałem się chyba jeszcze z taką jesienną tą flagę możemy sobie postawić tak tutaj. Taka pseudo flaga naszego. O, całkiem porządnie to wygląda. Chociaż myślę, żebyśmy sobie tak troszkę przesunęli w tą stronę. Teraz jest już dobrze. Jakbyśmy tak sobie chodzili stąd, to widać naszą flagę, a w tle nasz domek. Tak może być.
miska pomidorów. Nie wiem, co z tym zrobię. O, 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 to jest taka jakby jesień. Ty dobre. To co zrobić z tym? Dobra, chwilowo jeszcze nie mam palmy, ale będę i tego drzewa wiosennego, ale o, mam palmę, fajnie. Dobra. W takim razie śmierć zastępuje w tej chwili, musisz normalnie, może sobie poradzisz. Śmierć w tej chwili zastępuje drzewo wiosenne, tak więc świetnie ci idzie, dobry kamuflaż. I dobra, chodźmy na razie do domku. Chodźmy do domku i postawmy sobie tam co możemy. Gdzie mówiłem, że chcę zrobić tą kolekcję różdżek? Właśnie to miałem dylemat, tak więc tym się zajmiemy w przyszłości, czyli za kilka minut. A tu, jak już mówiłem, będzie muzeum, tak więc zajmijmy się tym częścią muzealną. Tutaj powiedzmy tak w tą stronę, żeby widzowie mogli tak sobie pochodzić tutaj, pozdabiać. Znaczy pozdabiać, lol. Tak pochodzić sobie z każdej strony, obejrzeć. No dobrze. To myślę, że będzie fajne. A taka ozdoba w rogu. Bo to jest tak z boku. Nie, tutaj to jest świetne miejsce na jakiś bardzo ważny sarkofag. Dobra, to sobie tak obróćmy. I postawmy tak przy ścianie, bo to jest jakieś mało ważne. Albo to tak samo jak tam. Nie, dobra. To postawmy sobie tak na ścianie jako ozdoba. Wzniesiony sarkofag lodu. To wygląda porządnie. To jest honorowe miejsce. To tutaj nie pasuje. W tej chwili mogę położyć na przykład tu. Ten sarkofag. Tutaj będziemy mieć w przyszłości jeszcze pełno takich rzeczy, tak więc będzie co tutaj ustawić. Na razie już nie mamy zbytnio nic. Chociaż mamy poddasze. Mam tu jakieś takie plecak. To trzeba wszystko podnosić. Ile będziemy mieli tych różdżek do plecaka? O, świetny posąg. To się postawi na dworze. Meble jak najbardziej. Jedna z najważniejszych rzeczy. Dekoracja. No. Wygni, które wyglądają naprawdę porządnie. I zwierzaki. No, wy jesteście też dosyć przydatne. Kryształowa kula. To jeszcze nie. Dywan w takim miejscu też nie bardzo. Nie, no, na razie odpuśćmy sobie to. Póki nie mam gramofonu, możemy sobie postawić gdzieś tu jakieś. Mam jakiś tutaj specjalny. To będzie genialne. Postawimy sobie to tutaj gdzieś na środku pokoju. I tutaj sobie. O, źle. Bardziej w takim miejscu. I tutaj sobie ustawimy takie pseudo artefakty. Na przykład to. Proszę bardzo. To jest narysowana piramida, tak więc można uznać to jakby takie coś. Oprócz tego. Tu. Będziemy musieli, będę zbierać tutaj właśnie takie tablice z różnymi żywiołami i tak dalej na tej ścianie. To będzie wyglądać pięknie. To nie. Nie ma nic takiego. O, zwój. To też jest tutaj tak w stylu, że spadł. Coś w tym stylu. Ej, chcielibyście, żebym udostępnił ten dom do oglądania w centrum miasta, wtedy będziecie mogli sobie go odwiedzać, kiedy tylko będziecie chcieli. Możecie mi napisać w komentarzach, jeśli do tego momentu dotarliście. To moglibyśmy zrobić taką mini sypialnię, chociaż to też według mnie trochę nie ma sensu. Wiecie co? Zresztą nie. Zrobimy tutaj sobie taki pokój nagród. I tu będziemy zrobimy też przy okazji kolekcję różdżek. Kolekcja różdżek musi być wszędzie. Zaczynając odtąd. Kończąc na drugiej ścianie całkowicie. Myślę, że to jest świetne miejsce na taką kolekcję różdżek. Później jak będę chciał, to sobie poukładam żywiołami. Na razie mi się nie chce. Przejdziemy na kolejną ścianę? Nie, na razie mam tylko tą ścianę. Później będziemy tak okrążać cały pokój w różdżkach, ale to by było piękne. Nawet gdybym musiał kupywać specjalnie na siłę na bazarze różdżki, chcę, żeby to było okrążone. Nie wiem, czy opyla mi się jeszcze kiedykolwiek wynosić się z tego domu. Trzeba przy okazji kupić sobie, nie kupić, wrzucić sobie jedno takie łóżko gdzieś na bazarze. Bo mi niepotrzebne dwa. Dobrze. I połóżmy sobie jakąś szafkę nocną czy coś w tym stylu, bo miałem chyba tutaj coś takiego. Biurko to też się położy w tym pokoiku. O, to też jest świetne miejsce na takie plakaty pseudo. Tak, może być.
Nawet niesymetrycznie, takie rzeczy wyglądają pięknie, niesymetrycznie. Chociaż nie, tą tablicę, o, tu, na tej ścianie będzie wyglądać świetnie. Chyba miałem też inną taką tarczę. Może mi się wydawało. Dzisiaj miałem szafkę taką, pseudonocną. Jest. To się, to jest szafka nocna? Czekaj, się. To jest szafka nocna, tak? Szafka nocna, dokładnie, nie pomyliłem się. Tylko z której strony to będzie lepiej wyglądało? Z tej? Czy z tej? Z tej. Z tej chyba wygląda lepiej. Dynia właściwie w takim miejscu to raczej mi trochę nie pasuje. Ale nie. Tutaj położymy sobie... Jeśli... Naprawdę. Niezbyt ciekawy odcinek, bo mebluję, ale ja naprawdę lubię część z meblowaniem. To naprawdę Wizard jest taki, że tutaj nie tylko się czaruje i walczy. To jest też, można się bawić w ogrodnika, jest tutaj też alchemia, jest właśnie meblowanie, to jest świetna i bardzo rozwinięta moim zdaniem gra. Najlepsza, najlepszy MMORPG w moim życiu, nawet jeden, na pewno występuje też gdzieś w topce moich ogólnie ulubionych gier. To myślę, że sobie położymy to tutaj, żebyśmy mieli, tak wiecie, światełko do odrobienia lekcji, tylko że nie potrafię ułożyć tego dobrze. Już nie będzie tak. Jak coś to się kiedyś przedstawi, jak... Ło! Dywan taki tak w salonie? Co wy myślicie? W salonie, sypialni. Nie najgorzej. Tak. Chociaż bardziej bym przesunął chyba w tamtą stronę, gdyby się da... O! Moim zdaniem jest spoko. A trzeba też w tym pokoju położyć stół alchemiczny. Bardzo, bardzo ważny i naprawdę... odpiszą mi. A gdzieś ich nie. Kurde, szukam słowa i teraz zapomniałem nawet wątek. Nienawidzę, kiedy zapominam jedną rzecz, próbuję sobie przypomnieć, zapominam jeszcze jedną, aż w końcu no. To się chyba nazywa skleroza. Dobra. Takie dywanik od wejścia, gdyby się dało. Dobra, może być tak. Niech będzie. Jak coś to będzie się zawsze aktualizowało dom, jak mi coś nie będzie bardzo pasowało. Kula możemy sobie położyć tutaj. Taka dosyć... pasuje całkiem. Książki tym bardziej. W takim miejscu. Tylko bym... Kurde, nie mieszczą się. Gdybym miał tylko... Gdzie będzie stół alchemiczny? Tutaj położę. Co myślicie o tym? I jeszcze bym położył sobie jakiś taki stolik, w którym... A nie, to ten stolik już po... Jaki wielki jest ten stolik? Padł mi jeden pomysł, ale... Może tu będę miał stół alchemiczny? A tutaj będę mieć składniki. Co wy o tym myślicie? Niezłe. Przynajmniej moim zdaniem. Taki pokoik do alchemii. Jak dla mnie fajne. Jeszcze tutaj będzie dom receptury. Tak. Piękne. Jak dla mnie pasuje. Miska pomidorów. A małe doniczki to nie. To bardziej to takich tam. To też nie otwarta księga. Właściwie możemy sobie położyć tak tutaj. Młot to raczej w takim miejscu też nie bardzo. O, wiem! Spójrzcie. Położymy sobie tutaj... Cyklopa? W sensie, że będzie mi pilnował, kiedy ja będę spał, będzie bronił mnie przed złymi. Tak sobie go w rogu położymy, to ja będzie sobie spał. I jego ulubiona broń do takich, wiecie, spraw. I przy okazji mieszkanko. A ty, Franca, będziesz mi pomagać przy alchemii. Nie wiem jak wam, ale mi się naprawdę podoba ten gabinet do alchemii. O, takie rzeczy też jak najbardziej mogą się tutaj przydać. Tak bardzo nierówno będą te tutaj rzeczy poukładane. Bo tak jest pięknie, czyż nie? Czyż brak symetrii nie jest piękna? Jeszcze tylko... Nie wiem, czy to jest mi potrzebne. Bardziej by mi się przydała przy lekcjach tam. Nie? Jest... Tak. Tak jest spoko. O, tutaj jest potrzebne coś takiego.
A z tą skrzynką nie mam pojęcia, co zrobić. Tutaj miałem zamiar zrobić właśnie taki mini magazyn, więc tutaj sobie położyłem tą skrzynkę. Tutaj będziemy wkładać niepotrzebne rzeczy. Pulpit, nigdy nie wiedziałem, do czego on służy, co to w ogóle jest i zawsze mi wszystko brzydzało. Położymy sobie w takim mało potrzebnym miejscu typu... No, to? I w ogóle tego nie widać. Gdzieś, gdzie będzie wyglądać to pięknie. Może być, wiecie, może być, jak dla mnie tak, spoko. Kuferek jeszcze sobie położymy tu, chociaż nie, w magazynie. Kuferek sobie położymy w magazynie. Okej, okay. Ale jest... Kurde, zapomniałem o innych piętrach. Tutaj na razie i tak nic nie ma. Kurde, na razie jest strasznie pusto i w tym miejscu nie wiem, co zrobić. Może w tym miejscu by zrobić taki stół? Nie wiem. A wiecie, to się jeszcze kiedyś wymyśli. Chodźmy na dwór z tym biurkiem, też nie wiem, co zrobić. To się jeszcze też kiedyś gdzieś dołoży. Statua kota, ale ona jest mała w porównaniu do tego całego domu. A tu nie. Nie. Dobra, położymy sobie go na razie w teatrze, co? Ho, świetne. O, tutaj będę kładł posągi. Ej, to będzie dobre. Dobra, dom skończony, jeszcze chwileczkę zrobię cięcie. Ej, wiecie co? Nie było mnie przez, no, jakieś 3 minuty i od razu wyrzuciło mnie ze względu na nieobecność, ale... Czyżby problemy z moją nowym internetem, oczywiście z Orange, tak więc to jest wszystko możliwe. Wiecie, to zobaczymy się za chwileczkę. Kurczę. Aktualnie mam problem z routerem, tak więc... tak więc wiecie co? Myślę, że sobie teraz zakończymy. Przepraszam, że no cóż, 17 minut to tam nic wielkiego, ale... No trudno, ale wybaczcie. Przy okazji odcinki też mają być takie od 15 do 20 minut. Ze względu na to, że teraz jest szkoła i nie będę mieć czasu, żeby to wszystko wrzucić. Tak więc ponownie przepraszam i no cóż. Standardowo zalecam do komentowania i subskrybowania. Ja się żegnam, cześć. Neustrada to złom. No ale chociaż dobre łącze. Dobra, cześć.